Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Bezpieczne wakacje w mieście. Blue Run. Bezpieczne wakacje w mieście. Pod takim hasłem na placu w rejonie ulicy Łokietka i Jagieły na osiedlu Piastowskim odbył się specjalny festyn. W zabawie wzięli udział młodzi mieszkańcy miasta. W trakcie imprezy funkcjonariusze policji i straży miejskiej informowali dzieci o różnych zagrożeniach czyhających w czasie letniego wypoczynku. No tak, rozpoczyna się cykl takich profilaktycznych spotkań z dziećmi, wakacyjnych spotkań. Dzisiaj 1 lipca, tak? Dokładnie tak. Dzisiaj zaplanowaliśmy takie spotkanie, taki happening dla dzieci, dla młodzieży, typowo pod bezpieczeństwo związane z wakacjami. Przede wszystkim też chcemy kontynuować taką kampanię Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, ale nie tylko nad wodą, ponieważ mówimy dzieciom o różnego rodzaju zasadach przebywania nad wodą, w lesie, w domu, z komputerem. I też o różnego rodzaju zagrożeniach, z którymi mogą się zetknąć. Dzisiejszą akcję przygotowała inowrocławska policja wspólnie z Urzędem Miasta Inowrocławia, a też Strażą Miejską w Inowrocławiu. I chcemy po prostu, żeby dzieci dostały od nas jasny, czytelny przekaz różnego rodzaju zasad. Oczywiście tą edukację prowadzimy poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju konkursy, pytania, quizy, różnego rodzaju szarady, po to, żeby dzieci po prostu jak najlepiej tą wiedzę sobie przyswoiły. Jednocześnie też to spotkanie ma też oczywiście kojarzyć się właśnie z, nie tylko z tymi zasadami bezpieczeństwa, ale też z tym, żeby rodzice edukowali swoje dzieci, ponieważ tutaj właśnie na placu zabaw też zaprosiliśmy rodziców i opiekunów, którzy towarzyszą swoim dzieciom i którzy też słuchają tych informacji od nas. Tak, skoro mówimy o rodzicach, to taki apel, żeby rodzice zawsze rozmawiali z dziećmi o różnych zagrożeniach właśnie w czasie letniego wypoczynku. Dokładnie tak. No, wiadomo jest, że tą pierwszą część edukacyjną od najmłodszych lat powinny wpoić rodzic dziecku, te informacje podstawowe. Oczywiście warto z dziećmi rozmawiać przez cały czas, nie tylko w czasie wakacji, ale przy po prostu różnego rodzaju okazjach w domu, dyskutować na ten temat, omawiać różne sytuacje, pytać się, co byś zrobił, gdyby, co by się stało, jeśli, i po prostu starać się dziecko ukierunkować tak, aby naprawdę wiedziało, co zrobić w sytuacji, kiedy naprawdę spotka się z jakimś zagrożeniem. Dzisiejsze materiały profilaktyczne przygotowało dla dzieci nie tylko Starostwo Powiatowe, ale też Urząd Miasta Inowrocławia, Straż Miejska, również policjanci. W konkursach dzieci mogły wygrać na przykład boje ratunkowe do nauki pływania i do wspomagania pływania, różnego rodzaju książeczki edukacyjne, materiały odblaskowe, kamizelki, i wszystko to ma służyć temu, żeby te nasze dzieciaki w czasie wakacji po prostu były bezpieczne i odpowiedzialne. Oczywiście wakacje to czas wypoczynku, ale i też pewnych zagrożeń. Jak jest z tą wiedzą? Z czym dzieci mają jeszcze problem, czego nie wiedzą, a gdzie już naprawdę mogą się pochwalić taką konkretną wiedzą teoretyczną? Ja powiem tak, jeśli chodzi o taką wiedzę teoretyczną, to bardzo często wygląda to doskonale. Natomiast same dzieci nam mówią tutaj, na przykład, że będąc nad morzem, ktoś po prostu z rodziców powiedział, że może dziecko się samo kąpać, bo jest ratownik. No nie kierujmy się takimi właśnie jakimiś swoimi pomysłami, bo mimo to, że jest ratownik, jest plaża wydzielona, to jednak to czujne oko rodzica powinno być. Dlatego też generalnie idziemy w taki deseń, żeby samo dziecko też zagadywało rodziców i pytało się, w jakich określonych sytuacjach ma po prostu się zachować, co ma zrobić. No i po prostu, żeby ta praktyka weszła w krew, tak? Żeby nie była to tylko teoria, że wiemy, że na przykład rozglądamy się w lewo, w prawo, w lewo i dopiero przechodzimy, ale też, żeby to rodzic pokazał dziecku, jak prawidłowo przekraczać jezdnię, jak się zachować, jak się rozglądać, na jakim świetle przechodzimy, jeśli chodzi o sygnalizator, na jakim świetle stoi. No i co na przykład zrobić, jeśli jest dziecko samo w domu i ktoś po prostu puka do mieszkania, jest to osoba obca, której dziecko nie zna. I to są te podstawowe zasady, żeby po prostu nikomu nic się złego nie stało. Jednym z organizatorów imprezy było miasto Inowrocław.
No tak, wspólna akcja organizowana przez policję i miasto. Miasto, trzeba powiedzieć, przygotowało się, prawda? Przygotowaliśmy się, zaprosiliśmy najmłodszych na plac zabaw, jeden z wielu w Inowrocławiu. Dzisiaj rozdajemy tak zwane gadżety bezpieczeństwa, czyli odblaskowe kamizelki, promujące jednocześnie miasto Inowrocław, jak słychać też gwizdki, różnego rodzaju książeczki edukacyjne. Także chcieliśmy właśnie we współpracy z policją zaznaczyć te kwestie bezpiecznych wakacji, oprócz oczywiście tego, że zapraszamy 5 lipca również na festyn Bezpieczne Wakacje na teren basenu odkrytego. Tam również będzie się działo? Tak, tam przewidujemy pokazy. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje oprócz tego dodatkowe atrakcje dla dzieci, bańki mydlane. Będzie sporo atrakcji również w zakresie bezpieczeństwa. A początek o której? Początek o godzinie 12, kilka godzin będzie trwał ten festyn. Dla osób, które korzystają z basenu odkrytego, oczywiście atrakcje bezpłatne. Blue Run w palącym słońcu. Kiedy trzeba biec, gdy temperatura na termometrze sięga 37 stopni Celsjusza, nie jest łatwo. Mimo tego na start w drugim tegorocznym biegu cyklu Four Colors Grand Prix Inowrocław zdecydowało się blisko 800 biegaczy. Organizatorzy przygotowali na trasie punkty z wodą oraz kurtyny wodne. Uczestnicy mieli do pokonania tradycyjnie 5 lub 10 kilometrów. Waldek, wystartowali. Powiedz, ilu uczestników tym razem pobiegnie w drugiej części serii Four Colors? Druga część, drugi rekord. Chociaż zapisanych było dużo więcej opłaconych, bo mieliśmy na listach startowych ponad 850 uczestników. Na dwóch dystansach wystartowało 280 na 10 km i 400 bodajże 60 na 5 km. Ale to i tak jest kolejny rekord, który bijemy w Inowrocławiu, pomimo takiej pogody, jaką mamy, która nie sprzyja bieganiu. No ta pogoda, myślę, jest dzisiaj decydująca. Prawie 700 osób, albo około 700 z tego, co powiedziałeś, zdecydowało się biec w temperaturze jak w Chorwacji. No dokładnie. Mamy tropikalne upały. Wprawdzie jesteśmy zabezpieczeni pod każdym względem, zarówno i medycznym, jak i przede wszystkim nawodnienia organizmu. Ponad 3,5 tysiąca butelek półlitrowych wody przygotowanych dla biegaczy w trzech punktach nawadniania plus stadion. Do tego kurtyny wodne. No ale przede wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek, o czym mówiłem przed każdym dystansem, bo tutaj nie ma silnych, na tą pogodę nie ma silnych i tutaj najważniejsze jest to, co mamy w głowie i to, co jakby biegacze do tego podejdą. Należy podejść w formie zabawowej, w tym momencie będzie fajnie i wszyscy będziemy zadowoleni. No słyszałem właśnie, jak mówiłeś, to cały czas jak mantrę biegaczom, bo wiadomo, że na przykład 5 km to nie jest długi dystans, ale na tym dystansie też biegną ludzie, którzy nie są jakimiś wielkimi sportowcami i mogą to potraktować za bardzo ambicjonalnie, prawda? Tak, tego się najbardziej obawiam, że wiadomo, że ktoś, jeżeli startuje w jakichś zawodach, to podchodzi do tego ambicjonalnie. No niestety dzisiaj, przy dzisiejszym upale należy podejść do tego z formą zabawową i mam nadzieję, że tak wszyscy uczestnicy na 5 km do tego podejdą. Teraz są te biegi już dla dorosłych, ale jak zawsze w tym cyklu biegowym była też zabawa dla dzieci? Oczywiście była zabawa dla dzieci. Startowało ponad 150 bodajże, nie wiem dokładnie, bo byłem co innego zajęty organizacją, natomiast około 150 uczestników biega dzieci wystartowało mimo tego upału. Także standardowo na tyle jesteśmy przygotowani przed każdym biegiem, tak tyle sobie założyliśmy. No i zabawa była fajna, dzieciaki zadowolone, każdy otrzymał medal, nagrodę. W związku z tym, no myślę, że to też fajnie wyszło i no mam nadzieję, że tak samo się skończą te biegi dla dorosłych. A liczymy oczywiście, że wszyscy właściwie nie ukończą, tylko że nikomu nic się nie stanie. No liczymy, że wszyscy szczęśliwie wrócą na stadion. Przed tobą jeszcze w tym sezonie dwa biegi. Jeszcze jakieś niespodzianki dla biegaczy? Cały czas jesteśmy w trakcie rozwoju tego naszego cyklu. Fajnie to się wszystko układa. Wprowadziliśmy w tym roku dwa biegi, ten i następny, jako 10 km jedna trasa. Myślę, że to się sprawdza, bo wzrosła nam frekwencja na 10 km, patrząc już po tym biegu i myślę, że to będzie się fajnie układało na przyszłych biegach. Planujemy jeszcze wprowadzić pewne ulepszenia, ale to jeszcze troszeczkę czasu. Na razie skupmy się na tym, co mamy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Organizator biegu Waldemar Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. No dobra. Honorowym starterem był prezydent Ryszard Brejza. Na dystansie 5 km na liście startowej znalazło się blisko 500 biegaczy. Wśród mężczyzn zwyciężył Paweł Moskal z Kurzętnika z czasem 17 minut 25 sekund.
Panie Pawle, w Pana przypadku zupełnie nie było niespodzianki. Po raz kolejny mamy przyjemność rozmawiać po zwycięstwie w tym kolorowym festiwalu. Tak, no po prostu super trasa, super atmosfera, no jak tu nie wrócić, no. Też chcę znowu powalczyć o pierwsze miejsce w Grand Prix, zobaczymy. Dziś pogoda nie była łaskawa, ale udało się wywalczyć pierwsze miejsce, taki był cel. Aczkolwiek chciałem trochę szybciej, no ale nie dało się. 36 stopni to za dużo jest. No pogoda nie była łaskawa, to jest delikatnie powiedziane. Pogoda jest zupełnie jak w Chorwacji albo gdzieś tam w krajach śródziemnomorskich. No teraz to powinniśmy leżeć na plaży i popijać zimne piwko i się opalać. To na... No ale niestety, no biegać też trzeba i tak tutaj jest o 17 godzinie. Więc ukłon dla organizatora, no bo jakby zrobił to w południe, to całkiem by było jeszcze gorzej by było. A teraz stoimy troszeczkę w cieniu przy namiocie. Jak to wyglądało na trasie? Tam było więcej cienia czy więcej słońca? Trochę drzewa przysłaniały trasę, ale na piątkę, na 5 kilometrów, no uznajmy, że gorsza trasa była. Tu jak już na drugą pętlę dyszka leciała, no to wiadomo, w parku mają cień, też inaczej się biega. Dobrze, że te kurtyny też były z wodą, aczkolwiek ja nie przebiegam przez to, bo po prostu idzie dostać szoku termicznego, że aż się mięśnie przykurczą. Więc kto lubi po prostu tak w tą kurtynę biec? No właśnie, organizatorzy tutaj przed startem namawiali, żeby biec z rozsądkiem, ale chyba myślę, że ci zawodnicy z Czuba to nie bardzo słuchali tych poleceń. Biegliście chyba na maksa. Dziś po prostu był bieg taktyczny. Wiedziałem, że od początku trzeba mocno ruszyć, żeby potem na końcówce nie mieć problemów. Jakieś prędkości nie wiadomo jakie. Po prostu ruszyłem po 3.20, potem po 3.30 i tak dobiegłem do mety. Wiadomo, tu na stadionie nie się. Publiczność jest, no to jak tu szybciej nie biec. To jest drugi festiwal, drugi bieg tego cyklu. Brał pan udział w pierwszym i czy będzie brał pan udział w dwóch następnych? Niestety w pierwszym biegu nie brałem, bo mi kolidowało z innym biegiem, aczkolwiek by było szybkie bieganie, no bo tu kolega poniżej 16 pobiegł. No ale zobaczymy, może zjawi się na trzecim biegu, więc będą szanse jeszcze z nim pobiegać. Czyli wybiera się pan na kolejny? Tak, oczywiście. 25. na mecie była najszybsza z kobiet, Sylwia Nawrocka z Inowrocławia, z czasem 21 minut 38 sekund. Pani Sylwio, gratulujemy zwycięstwa. Jak się biegło? Bardzo dobrze. Były kurtyny, dużo wody. Myślę, że wszyscy świetnie sobie tam poradzili na tej trasie. Nie była trudna. Wiadomo, że troszeczkę umiar trzeba było zachować z tempem, bo to dzisiaj nie o to chodziło, żeby biec na życiówki, ale żeby się przebiec, spędzić rodzinnie tutaj czas, no i wśród rodziny sportowej. Ale ta temperatura, która jest ekstremalnie wysoka, ona bardzo przeszkadzała? To znaczy mi troszeczkę, owszem, ale tydzień temu biegałam w takich podobnych warunkach. Codziennie próbuję robić aklimatyzację, więc z tygodnia na tydzień przyzwyczajam się do tej pogody. Ale obowiązkowo była czapka, okulary, żeby troszeczkę oszukać organizm i tyle. A rywalki dzisiaj postawiły mocne warunki? Powiem tak, nie skupiałam się na tym, tylko na tym, żeby czuć się dobrze. Nawet nie patrzałam dokładnie na zegarek, biegłam według samopoczucia. Czy biegnie pani we wszystkich biegach tego cyklu? Tak, tak. Czyli oczywiście cel jest wygrać wszystko? Tak, chyba każdy by chciał. Ja też. Nie zawsze się udaje, ale walczę. A oprócz tego biegu jakieś tegoroczne już sukcesy były? Takie biegi w Open, że tak powiem, w regionie. Na razie dalej buduję formę, przygotowuję się do Szklarskiej Poręby. W przyszłym miesiącu odbędzie się tam bieg małżeństw i jedziemy właśnie na te mistrzostwa, żeby tutaj odzyskać tytuł. A jakie są warunki tego biegu małżeństw? Liczy się czas małżonków. My mieliśmy 2 lata temu wicemistrzostwo, teraz staram się wygrać albo przynajmniej odzyskać ten tytuł i poprawić swoje rekordy życiowe. A w takim biegu małżeństw bardziej liczy się klasa sportowa, czy jak małżeństwo jest zgrane i się kocha? Myślę, że to i to. Na pewno musimy się tutaj dobrze dogadywać, zarówno pani z panem, żeby osiągnąć wspólnie ten sukces. Four Colors to już jest no, bieg z tradycjami. Jak pani ocenia, czy on się posuwa, rozwija w dobrą stronę, czy jakieś zmiany sugerowałaby pani? Myślę, że należy widzieć tylko plusy, że w końcu są biegi organizowane tutaj w Inowrocławiu, też pod patronem prezydenta miasta. Ja jestem zadowolona, startuję przy okazji
okazji, nie zawsze na czas, ale dodatkowo, bo bywa, że mam tydzień po tygodniu starty, mi się podoba, zachęcam do biegów. Tutaj w tym biegu też biegnie moja koleżanka, która była antysportowa, od 3 miesięcy stała się biegaczką i też jej dzisiaj kibicuję. Mam nadzieję, że w tych trudnych warunkach da z siebie wszystko i będzie zadowolona. Blisko 300 osób pobiegło na 10 km. Zwyciężył Zbigniew Kledzik z Chomiąży Szlacheckiej z czasem 33 minuty 33 sekundy. 17 miejsce zajęła najszybsza z kobiet Anna Arseniuk z Górska z czasem 39 minut 4 sekund. Organizatorami imprezy byli MKS Inowrocław, Actin Sport, Agencja Aktywnego Wypoczynku, Miasto Inowrocław i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Patronat nad całym cyklem objął prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.